Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Duchu Święty, Duchu miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, daję Ci mój umysł i serce, aby się pełnił mnie Twoją mądrością, wyrwij mnie spośród marności świata i wprowadź do trudnych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznane Twoje tajemnice pozwól mi spocząć u Twoich stóp i słuchać z namaszczeniem Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że słowa, które czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie niósł je całemu światu. Amen. Tobie, Panie, oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech moje słowa będą owocem Twojej miłości. Ukochany Mistrzu, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, dlatego powierzam to Tobie i nie lękam się już o to, co powiem. Amen. Usiądźmy wygodnie na naszych drodzy miejscach. Moi kochani, wybaczcie, nieprawdopodobny kryzys miałem. Gdyby nie woda popiła, to dlatego by, żeby nie usnąć. Państwu przypominamy, że po niedzielnej uroczystości pustelnia nie odpoczęła. Nabożeństwa odwadnianie, praca taka przeogromna, a ja jeszcze czynię przygotowania do moich prywatnych rekolekcji, więc w związku z tym dzieci człowiek ledwo ciągnie, trzeba jeszcze wieczorem podlać. Dziś nie wiem, czy Pan Andrzej ma siły, ale jeszcze na ogół dwa rzędy musimy iść, bo 10 dni temu już tam nie padało nic, podlewałem ostatnio. Moi drodzy, mówiłem, że będę kontynuował o Duchu Świętym, jednak na to będzie jeszcze czas. Tu mogę coś zobaczyć, ktoś tu trzyma bardzo mocno, a tu jest takie napięte wszystko. Niech Pan coś zrobi, żeby tu... O. Podniosę troszkę do góry, może nie? Dobrze, dziękuję, żeby nie było napięte. Skoro uroczysto niedzielna była niedawno, więc przechodzę do kontynuowania tematów związanych z tym, co poruszałem. Jakim prawem to czynię? Pomnik ocalenia, wielka nowenna uwolnienia Kościoła, ruch liturgiczny, czy też kosmodrom. Zacznę, moi drodzy, od wielkiej nowenny uwolnienia Kościoła. Państwo znają dobrze realia naszej pracy. W 2017 skończyliśmy wielką nowennę uwolnienia świata. Jako historyk, a później po różnych spotkaniach z mistykami, dojdę do stwierdzenia, że jest przygotowywany ogólnoświatowy obóz koncentracyjny. Stworzenie człowieka, który będzie myślał tak samo, wykonywał to samo, ubierał się tak samo i jak to samo. Stąd też cała mechanizmy mody, korporacji o charakterze globalnym. No i to, co najbardziej niebezpieczne, że rządząca światem masoneria, bo ona w tej chwili rządzi światem, rządzi Kościołem, już jest blisko w dopełnieniu, nazwijmy tego w cudzysłowie, obozu koncentracyjnego, stworzenia rzeczywistości, gdzie jesteśmy totalnie ograniczeni. Stąd też co chwilę wchodzą nowe prawa, zatroskani o nasze dane, a w mediach wylewają błoto na nas z każdej strony, kiedy coś się stanie. Wtedy, jak jesteś ich ofiarą,
to się wyżywają. Jeden wielki, moi drodzy, kłam. Wielką nowennę uwolnienia świata ogłosiłem jako 9-letnią nowennę przed uroczystością roku 2017. Siłą sprawczą był list do Filadelfian z Apokalipsy, który przeniosłem na rzeczywistość polską i w kazaniu przewodnim na hali Malinowej w 2008 roku pokazałem, że to dotyczy Polski. Wtedy była msza za ojczyznę, było ponad 1000 ludzi i powiedziałem, jeśli 10% z was się zapisze do wielkiej nowenny, będę to dzieło kręcił. Ogłosiłem 100 osób. Zgłosiły się 102 osoby. I tak jeździłem na rekolekcjach, pokazując, co nam grozi i w jakim jesteśmy niebezpieczeństwie. Oni perfekcyjnie przygotowali rok 2017. Na piedestal wynieśli lutra, kanonizowali całe dzieło. Hucznie obchodzili swoje jubileusze. 500 lat lutra, 900 lat istnienia masonerii, 300 lat wyjścia z ukrycia, stulecie rewolucji rosyjskiej, bo to się wszystko pozbierało. Są w nieprawdopodobnej ofensywie. Stąd też, kiedy zaczęło się środowisko ludzie troszkę budzić na świecie, jak więc nagle już przestali nam mówić, że nie ma masonerii. Bo jeszcze 15 lat temu to ja byłem oszołomem. Spiskowa teoria dziejów, dziś już wszyscy dobrze wiemy, wielkie wystawy w Polsce, masoneria w służbie dla dobra narodu. Piękne dzieci, piękne hasła pokładania. Dziś wszyscy, ci tak zwani obrotowi, którzy są na odstrzał i dzieją, oni się ukazują, wszystkie wielkie rekiny są poukrywane. Chcecie czy nie chcecie, nie wierzcie. Nowenna wielka się dzieci skończyła. Unia Świata. Więc ogłosiłem wam wielką nowennę uwolnienia Kościoła. Z jakiego tytułu? Bo dzięki temu, że mój przełożony posłał mnie na studia historii, robiąc pracę monograficzną, na przykład o historii diecezji krakowskiej, XVIII, XIX, XX wiek w jednym palcu, robiąc pomniejsze prace jak monografia parafii Koszarawa, tu za górami, doszedłem do stwierdzenia, że coś jest nie tak w systemie. Tyle wkładanej pracy, tyle w trudu, a ludzie cały czas uciekają i jesteśmy w defensywie. Później przyszło poznanie, że Kościół jest od wewnątrz przekręcony. Odkryłem, że w czasie obrad soboru w Watykanie dokonano zamachu stanu, łamiąc wszystkie procedury, stosując nieprawne formy nacisku. To, co dokonywało się za dwóch konklawę Jana III i Pawła VI, dziś to już jest wołanie o zgrozę. Później sobowtór, a już później przyszły orędzia odtawianego Michelniego i zaczynałem znajdywać odpowiedź. Orędzia do moich umiłowanych kapłanów, do synów kapłanów. Później Stefan Gobi, orędzia Matki Bożej, orędzia do moich ukochanych synów kapłanów. Później przynoszę dzieci orędzia na czas ostateczny. Dzieci nie można milczeć. Bo wiem, co Denisa to groziło na drugim brzegu. Tylko w kazaniach o Duchu Świętym dzieci pokazałem wam pewne rzeczywistości, które są przerażające. Depozyt, który otrzymujemy, mówił święty Paweł,
to drugorzędny skarb wiary i Słowo Boże, które przyjmujemy, a także nasza tradycja, którą zachowujemy. Duch Święty szczerze tych przestrzeni przed Duchem Świata, który czyha, żąda pozbawić nas tego najcenniejsze. Skarb wiary Kościół poddał. Tradycję dzieci odrzucił. Boga słuchać nie chce. Nie uzna jego interwencji. Te słynne, moi drodzy, orędzia prywatne, więc byłem zmuszony do założenia akademii, Akademia Orędzi Prywatnych, by pokazać światu, że jest to, moi drodzy, mowa Boga. Święty Jan Apostoł w orędzie nas mówi, nie masz pojęcia, jak wiele błędów rozpanoszyło się po całym świecie. Dlatego też ważne jest obecnie przymknięcie do Ducha Świętego całym sercem. Katolicyzm jest zainfekowany mnóstwem obcych myśli i tradycji. Mieliśmy rycerza z New Jersey, odnawia kościół róży mistycznej, zjeżdżają się różne opcje na modlitwy i tak dalej. Ilu przyjeżdża Jamajczyków, łudu katolicy się nazywają, no i widzicie, to łudu czarna, to jest wszystko Haiti, to tam jest Karaiby całe zarażone. Wy sobie nie znajdziecie sprawy, jakie ogarnęły Europy. Ameryka Południowa, teologia wyzwolenia, Europa, modernizm. Więc biskupi afrykańscy na synodzie rodzin jasno zabrali głos. My tych problemów, o których wy mówicie, nie mamy. To wy jesteście chorzy. Europa jest chora. Rozpoznanie tych naleciałości i myśli obcych Kościołowi i oczyszczenie Kościoła z nich, z tych obecnych naleciałości potrwa, mówi święty Jan, całe lata. Pan Jezus w innym miejscu w orędziach mówi u nas, że największymi ignorantami na świecie zeszli się to katolicy. My nic nie wiemy. W innym miejscu Jan Apostoł mówi, że Kościół katolicki jest dzisiaj w czasach ciemności. Ale daje nadzieję, Duch Święty nie opuści Kościoła. Później Święty Paweł przychodzi z orędziami i mówi nam, że w Kościele szerzą się nauki demonów. Matka Boża, zachęcając kapłanów, aby się zawierzali jej sercu, jasno daje cudowny wykład teologiczny i pokazuje, kiedy kapłan jest mówcą demona i kiedy sieje piekło w swojej parafii. Mówię tak subtelnie, tylko przez analizę głęboko wam pokazałem, bo Matka Boża kiedy mówi, kiedy poznasz, że jesteś Boga. Jeśli tego nie robisz, no to nie jesteś imieniany. Jak nie robisz tego, no to jesteś szatana. Prosty wniosek. Więc tych przesłanek o ruinie Kościoła, moi drodzy, mam nieprawdopodobną ilość. Bardzo mocno mnie ustalizowała Matka Boża przez orędzia dane księdzu Stefanowi Gobiemu. Na ich podstawie wygłosiłem wam rekolekcje słynne z Gieczwaldu Czas Apokalipsy. Wziąłem sobie tytuł z filmu amerykańskiego, bo tam też jest taki Czas Apokalipsy. I tam Matka Boża pokazała, jakie mechanizmy zastosowano wobec Kościoła. Pokazała, jasno mówiąc, że masoneria jest antykościołem. Wszystko, co buduje, buduje o święte prawa wiary. 10 przykazań, 10 antidotum, 7 sakramentów, wszystko jest antidotum 10. To wam tam perfekcyjnie jest pokazane. A później pokazany jest mechanizm tych trzech bestii.
bestia w kształcie baranka, Matka Boża mówi jasno, jest to masoneria kościelna. W naszych orędziach, kiedy jest poruszane zagadnienie intronizacji, niebo mówi bardzo precyzyjnie, popierana przez biskupów na ziemi polskiej, intronizacja serca jest to dzieło masonerii kościelnej, by nie doszło do intronizacji osoby. Znacie moje stanowisko, które nakreśliłem księdzu kardynałowi Dziewiszowi. Księże kardynale, nie mogę zmienić mojego zdania, natomiast sumienie nie pozwala i prawda, w której się znalazłem. Może mnie ksiądz kardynał zabić. Więc mając taką świadomość, dzieci, ogłosiłem wam wielką nowennę uwolnienia Kościoła. Mając taką minimalną wiedzę, ale dla mnie przerażającą, co nam grozi, przed 15 laty złożyłem, grubo przed 15, Bogu ślub. Jeśli to wszystko, Panie, przeżyjemy, ja przeżyję, wybuduję Ci pomnik ocalenia. I to będą budowali ci, którzy przeżyją te gehenny. Wczoraj wam dałem, zachęcając was do postu piątkowego za Europę, bronimy się przed islamizacją i intronizacją szatana w Europie na króla i nie chcemy, aby Europa stała się Azją, musimy pełnić wolę Boga przy ludzi. W cudzysłowie, pomóżcie mi. Proszę was o post w Europie. Pomnik ocalenia wybuduję, jak będę o nim mówił, to wymieniłem 5 opcji. Nie chcecie opcji pokojowej, Rosjanie go wybudują. Dadzą zgodę. Wejdą, wjadą, ani nie piszecie. Chcecie, by pękła kula ziemska i będzie Niemiec, wtedy żadnego ręku nie będzie. Jeśli nie nawrócicie, przyjdzie wielka kara. Chcę zrobić oficjalnie, droga, ale czy pozwolą? Więc ta bitwa, moi drodzy, jest przerażająca. Czy nie to na podstawie, będę pójść, jakim prawem to czy jutro mówił, na podstawie święceń kapłańskich. Prawa, jaki będę Bóg. Do ogłoszenia prawdy. To wynika ze święceń, to mi dał Kościół. Kościół był narzędziem. Łaskę kapłańską dał mi Pan Bóg. On kształtował, on oczyszczał, on prowadził. Bazując na doświadczeniach, moi drodzy, wielkiej nowenny uwolnienia świata, a szczególnie pod naszego programu duszpasterskiego z Bożą Rodziną w rok 2017, one obejmowały lata 2014-2018, bo ten rok też Matki Bożej w sumie była pięciolatka, rok był poświęcony 2014 Matce Bożej, moi drodzy, rok 2015 Bogu Ojcu, 2016 Jezusowi Chrystusowi, 2017 Duchowi Świętemu, 2018 podjąłem podobny cykl pracy duszpasterskiej, bazując już na całym zespole wydawniczym naszych materiałów. To macie Państwo we wstępie, teraz w karty, w orędziach, po czci i kulcie i drodze, moi drodzy, częstochowskiej ostatniej. Więc utworzyłem pewien plan, z którym wami się, moi drodzy, dzielę. Ta nowenna ogólna kościoła została powołana do życia 30 września na dwa serca minionego roku. To dopiero mija parę, 7 czy 8 miesięcy. Tą wielką nowenną chcę was przygotować na rok 2030, by uczcić 2000 rocznicę rozpoczęcia publicznego nauczania naszego Boga i Króla Jezusa Chrystusa. Jest to długie pielgrzymowanie, które wtapiamy nasze comiesięczne wieczerniki Ducha Świętego wraz z Jego oblubienicą, Najświętszą Marię Pannę.
Plan mój jeszcze sięga dalej, bo po tych 12 będzie jeszcze trzylatka, by się przygotować na jubileusz śmierci Pana Jezusa. Czyli w sumie przed nami 15 lat pozytywistycznej, katechetycznej, pedagogicznej pracy z wami. Patrząc tak technicznie, kto mnie bliżej zna, moi drodzy, jest to totalne uwięzienie, rozumiecie to. No cieszymy się, że mamy różaniec. No. Muszę być inne. Teraz o Pani Jadzia jest. Panie kochany, od tej niedzieli do następnej zróbcie system 100%, bo ja będę go przerywał, rozumiecie? Ja nie zajdę, bo idę na spotkanie z szefem. Nie wykonam jego woli. Nic nie urośnie, dzieci. No po prostu. A technicznie dobrze wiem, że jestem nemo. I nie ma szans, aby odpocząć. Mol tu się jeszcze pojawił. Dlatego każdy rok ma, moi drodzy, swój plan pracy. W 2019 zajmiemy się kapłaństwem. Cisza. W 2020 mszą świętą. W 2021 naturą Kościoła. W 2022 lex orandi, lex credendi. Będzie mówili o czci Boga, o kulcie, o pobożności. W 2023 Biblia, mistycy, prywatne objawienia. W 2024 sakramenty święte i rzeczy ostateczne. 25 wiara, nadzieja i miłość. 26 będziemy powtarzali, znaczy lat już, jak będziemy żyli, cykl, kontemplacja Maryi. 27 kontemplacja Boga Ojca. 28 kontemplacja Jezusa Chrystusa. 29 kontemplacja Ducha Świętego. Uwieńczeniem 12-letniej nowenny Uwolnienia Kościoła będzie 3-letni cykl przygotowania do jubileuszu 2000 lat od śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Roboczy plan tej trzylatki wygląda następująco. Bóg dalej naucza. Misterium invitati za wierność, łaskawość i nieskończona miłość. Misterium invitati to tajemnica zła. Nieprawości, która cały czas nam towarzyszy, rozumiecie? Nikt z nas z tego się nie uwolni. Dopóki szatan nie będzie pokonany. Rok 2032 tajemnica i potęga cierpienia. I jubileusz roku 2033 mów Panie, bo sługa Twój słucha. Pan Bóg obiecał, że moi drodzy, dopóki Pani Agnieszka żyje, będą orędzia. One idą, przerwy. To wtedy będę prosił Pana Boga, mów, jak będę przekazywał tym ludziom. I Twój czas jest. Co ja w takim jubileuszu mogę mówić? Stąd na rok, moi drodzy, na pierwszą wielkie nowenę jako Kościoła mamy przygotowane następujące pozycje edukacyjno-formacyjne. Ordomisse, Missale Romanum, Modlitwa Czas Ostateczne, Koniecznik, Śpiewnik Pieści Kościelnych, tom pierwszy, drugi, trzeci, Synowie Łaski, Przywołajcie Narody i Miasta. To jest przewodnia nasza pozycja, którą wydaliśmy na rozpoczęcie wielkiej nowenny, aby się mieli na czym bazować. Czy ostatnie dwie nowenny, druga, dziesiąta Częstochowska, drugi Krzyżowe, dziesiąta Częstochowska Krzyżowa Cierpiącego dziś Boga w Trójcy Jedynego i ta jedenasta Częstochowska z kapłańską drogą krzyżową, która jest już wprowadzeniem w rok duszpasterski 2019. W maju was już w lipcu was woła na rekolekcję za kapłanów. Chcemy uruchomić to, co Bóg zaoferował. Ofiarę serca. Mając tę świadomość,
że kult w Kościele katolickim został uszczuplony do granic absurdu i o tendencję, która została do Kościoła wprowadzona i sprawia, że ci, którzy przychodzą mnie czcić, obrażają mnie, trzeba zacząć dzieci coś czynić. Nie robimy nic, nie ma nic. Wczoraj otrzymuję SMS od pani Beatki, naszej żony pana naszego Jasia, żeśmy uciekli w Woźnie. Pan Jasiu do Zgrzeni powodzi. Tu nasze są panie, byliśmy na jeczerniku, byłyście, rewelacja. Więc Pan Bóg nagradza pracę. Pan Jasiu nie mógł być na jeżdżalniku, bo awaria, zapory w porąbce, więc, a jest w życiu pracy specjalistą z pawaczem, z kolegami po inakcję. Pojechał samochodem swoim, oklejony na wszystkie możliwe strony. Kolega do X miejscowości odwozi po nocy pracy, wysiada z samochodu, tam zmawiają, za nimi jedzie jakiś samochód, zatrzymuje się, wychodzi mężczyzna 30-letni, pyta się, czy to jest samochód. Pan Jasiu, że wypadek chciał. A on przedstawia się, że chce panu podziękować za ogromną odwagę wiary i świadectwo. Niech mi pan powie imię swoje, a ja za pana odpowiem przeświętą. To kapłana się pytam, a kama szudam na jego radkę? Bo porusza, a mówi panu Janowi, panu Jasiowi, a tak mało was? Czemu tak mało was? Ja bym powiedział, gdzie ty masz koloradkę? My na ogień, jak się obojcie. Rozumiecie, nie? Ale tak wielki, że ruszyło go sumienie, 30-letni, 30 lat życia, młody kapłan i dzieci ofiaruje, obiecał tutaj przyświęcać się pana Jasia. Nie robiąc nic, nie możemy mieć nic. Żeby znać i rozumieć, dlaczego chciałem uciec przed 8 laty. Chciałem uciec przed tym, co już wiedziałem. Iść gdzieś do Libii, ukryć się do jakiegoś eremu, zamieszkać na pustyni, żadnych wymagań na pustyni. Dlatego ci, co są blisko mnie, w tej branży, gdyby Bóg nam tam błogosławił, bo on zna moją tęsknotę. Znowu otrzymałem rozkaz, pójdziesz z Eliaszem. Pójdziesz do swego eremu i zamkniesz się. Chcę z tobą porozmawiać. A żebyście byli przespokojni. Od dłuższego czasu, po raz od paru do dwóch, trzech lat przyszło orędzie i jestem z ciebie zadowolony. Jedna jak długo, aż się już boję. A ja otrzymałem rozkaz, więc muszę wszystkie plany zmieniam i mówię uczciwie, od niedzieli będę tylko na Bożym Ciele i procesję Bożego Ciała 19 prawie piątek sobota. Dla mnie będzie radość wielka. Co sobie przyjdę i pójdę z Panem. Ale wracam i chcę być ukryty przed całym światem. Do mnie nie dzwońcie, nie odpowie żadnych spraw. Bo że gdybyś się płakał, to trzeba powiedzieć. To ksiądz umarł. No jak umrze, to co ma zrobić? Więc tyle, moi drodzy. Skąd się wzięła wielka nowenna wolnia świata? Jest to ogromny wysiłek pracy. Dla was, dla mnie. Na obecnym etapie cała pustelnia jest zażnięta, że jeszcze moi panowie, pani Agatka wytrzymują. Dzieci nie wiem jak zwolnić, jak co ułatwić. Na razie robimy przetasowania sił na bożeństwo. Helikopter do uszczercia, kata tyle owadów. Teraz nasze, moi drodzy, ogłoszenia. W związku z